Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym projekcie Denko. Jeżeli macie wrażenie, że mówię przez nos, no to niestety tak jest, słuchajcie. Nadchodzi już marzec i zaczyna co nieco kwitnąć, a ja jestem alergikiem, więc i łzawią mi oczy, i kicham, i mówię przez nos, bo nos mam zatkany. Musicie mi to wybaczyć. W każdym bądź razie przechodzimy do tematu filmiku. Bardzo dużo zużyłam, więc tym razem postanowiłam to podzielić na kategorie. I zaczynamy od pierwszej, którą jest twarz, słuchajcie. I zaczynam od tych najmniej spektakularnych rzeczy, czyli płatki do demakijażu. Pierwsze są z marki Alvira Skin Essentials, 50 takich duo cotton pads, które kupiłam w Action. One są fajne, one są zszyte i bardzo dobrze się sprawdzają. No i te tutaj z tym takim słodkim mopsem z Ebeline. Tutaj było także 50 sztuk i popatrzcie teraz na to. Tu było 50 i tu było 50, więc sobie możecie wyobrazić, jak bardzo grube te są. Dodatkowo one nie są zszyte. Ja je kupiłam tylko i wyłącznie właśnie ze względu na to opakowanie, ale już nieraz Wam powtarzałam, że ich nie lubię, także do nich, no, wracam z braku laku, tak? Kolejny produkt to jest hashtag Be Routine i był to dwufazowy płyn do demakijażu oczu z ekstraktem z papai i allantoiną. Jego pojemność, słuchajcie, to było, jeżeli znajdę, 125 ml. Powiem Wam, że koszmarny produkt, strasznie się z nim męczyłam. Co prawda, to, co mi się w nim podobało, to fakt, że pomimo tego, że jest to dwufazowy produkt, on nie pozostawiał takiej tłustej warstwy na oczach, ale niezbyt dobrze domywał mi mój makijaż. I pozostając w temacie domywania makijażu, w końcu zużyłam, słuchajcie, po niemalże pół roku produkt Znakomi Perfect Cleansing Oil for Normal and Dry Skin o pojemności 150 ml. To był naprawdę rewelacyjny olejek do demakijażu metodą OCM. Bardzo, bardzo wydajny. Nie był jakiś nie wiadomo jak bardzo drogi, więc nie wykluczam, że do niego jeszcze wrócę. Pięknie, pięknie zmywał mi makijaż. Co my mamy dalej? Pozostając w temacie zmywania między innymi makijażu, tutaj użyłam produkt, który też długo używałam i to jest MON od Stefanie Giesinga Cleansing Gel All Skin Types i tu była pojemność 150 ml i powiem Wam, że to był naprawdę fajny produkt. Pompeczka wydobywała natomiast bardzo mało produktu, więc tu czasem trzeba się było namachać. Miał bardzo delikatny, ale też bardzo przyjemny zapach. Jak dostał się do oczu, to oczy mnie nie bolały, nie łzawiły, nic się nie piekły, nic się nie działo. Także bardzo fajny produkt. On kosztuje bodajże 5 euro. I na pewno jeszcze do niego wrócę, jak będzie taka potrzeba. Dalej w temacie demakijażu zużyłam także potężne opakowanie 500 ml luksusowego płynu micelarnego do mycia i demakijażu. To był produkt z Bielendy. Nazywa się Camellia Oil, olejek z kameli, kwas hialuronowy, woda różana. Miał ładny zapach, zmywać zmywał, także nic mu zarzucić nie mogę. Sprawdził się bardzo dobrze. No i w temacie marki Bielenda po raz kolejny zużyłam Super Power Mezotonik, aktywny tonik odmładzający z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym, witaminą B5 i kwasem mlekowym, przeznaczony do cery dojrzałej. No wiecie, ja niebawem skończę 34 lata, no i to już moja cera wchodzi już w ten wiek cery dojrzałej. Także ja bardzo ten tonik lubię, ja widzę po nim efekty, moja skóra robi się gładka, robi się jędrna, delikatnie nawet rozświetlona, także bardzo dobry produkt i na pewno do niego jeszcze wrócę, aczkolwiek teraz mam naprawdę masę toników do twarzy, więc trochę to potrwa.
I jeszcze jedna rzecz, którą zużyłam do tonizowania twarzy z KTC, po prostu woda różana, bardzo, bardzo, bardzo dobry produkt. I to niekoniecznie z tej firmy, tylko ogółem wodę różaną bardzo lubię, głównie dlatego, że ma ona, jeżeli chodzi o moją cerę, właściwości łagodzące, więc często właśnie po demakijażu na wieczór, żeby jeszcze może ściągnąć ewentualnie coś z twarzy, tudzież takie napięcie czy coś w ten deseń, używałam tego produktu, był niesamowicie wydajny. Szklana butelka, co jest dobre, z drugiej strony trzeba uważać, żeby gdzieś tam z rąk nie wyleciało, bo będzie mały wypadek przy twarzy. No ale mimo tego bardzo fajna woda i także do niej wrócę, aczkolwiek teraz mam też w zapasach inną wodę różaną. I mam także dwa kremy do twarzy. Pierwszy to jest Oilan i jest to przeciwzmarszczkowy nawilżający krem na dzień, efekt zdrowej skóry z kolagenem i kwasem hialuronowym. Krem, który na dzień był według mnie zbyt tłusty, więc ja go używałam jako krem na noc i bardzo ładnie mi nawilżał twarz i bardzo dobrze się sprawdzał. Ale moim zdecydowanym ulubieńcem o pojemności, słuchajcie, 30 ml, który używałam przez 2 miesiące. Był to produkt z Emma Hardy Amazing Face Protect and Prime with Added SPF. Słuchajcie, jak widzicie, produkt rozcięty. Ja tą tubeczkę chyba kupiłam w TK Maxie bodajże za 7 euro. Uważałam, że to naprawdę drogo, jak na taką malutką pojemność. Natomiast ten krem był tak wydajny. On miał konsystencję wodnistą, ale wystarczyło go naprawdę mało, żeby rozsmarować go po twarzy. Skóra była po nim tak nawilżona. Makijaż, podkład, niezależnie od tego, jaki używałam, trzymał się rewelacyjnie na tym produkcie, więc jeżeli będę tylko kiedyś miała jeszcze możliwość, to na pewno do niego wrócę. I słuchajcie, na sam koniec zostało nam dużo saszetkowych rzeczy. Tutaj zużyłam z jakiejś marki i w sumie nawet nie wiem jakiej, bo Mascot Europe, w każdym bądź razie z Action, takie płatki hydrożelowe pod oczy. Ja nie lubię płatków hydrożelowych, tylko takich typowych hydrożelowych, ale te były całkiem ok, szału nie zrobiły. Z marki własnej drogerii Mylla Body and Soul Wellness zużyłam maskę biocelulozową z serii Japan Spa Tradition z ekstraktem z kokosu i kwasem hialuronowym. Maski z kolei biocelulozowe uwielbiam, bo one najlepiej przylegają w moich oczach do twarzy. To była kolejna maska właśnie ta, którą zużyłam i na pewno póki są jeszcze produkowane, to do nich będę wracać. Maseczka, która mnie pozytywnie zaskoczyła, to jest maseczka z Balei Calm Coco z wodą kokosową, przeznaczona do każdego rodzaju cery. To jest niestety limitowana edycja, ja mam jeszcze jedną na zapasie. Powiem wam, że po pierwsze przepięknie pachniała, to nie był natarczywy zapach, bo jak wiecie, ja naturalnego zapachu kokosa wręcz nienawidzę, bo ja w ogóle kokosa nie lubię strasznie. Natomiast tutaj był bardzo delikatny, ale mimo tego wyczuwalny zapach i sama płachta, ona była trochę taka jakby w takim kremie zmoczona, przez co bardzo ładnie nawilżyła tą twarz, nie była za mocno nasączona, nie była sucha, naprawdę fajna maska. Kolejne dwie maski także z Action. I tutaj miałam maskę z ekstraktem różanym i stabilizowaną witaminą C. I ona miała wzmacniać naturalny blask skóry. Ja ją dzisiaj użyłam i bardzo fajna. One są dość mocno nasączone. Trzyma się je mniej więcej pół godziny na twarzy. No jak nie macie czasu, to z 20 minut. Bardzo, bardzo fajne i przede wszystkim tanie jak barszcz maseczki. A druga, którą zużyłam już jakiś czas temu, to była z olejkiem migdałowym i witaminą E, która miała nawilżać i działać odżywczo i także rewelacyjnie się sprawdziła. Naprawdę rewelacyjne produkty. I ostatnie, słuchajcie, trzy maseczki. Tutaj także z Cadea Vera, czyli marka własna drogerii Mylla, zużyłam maskę Best Age 60+, tak?
Maska biocelulozowa z ekstraktem z róży i kwasem hialuronowym, która była także rewelacyjna. To są maski produkowane w Korei, maski wegańskie. Coś cudownego i na pewno jeszcze wrócę. Złożyłam dwie, dosłownie dwie. Jedno opakowanie wyrzuciłam, bo wiedziałam, że to mam. Oczywiście mojej jednej z ulubionych maseczek z Action, właśnie tej niebieskiej, nawilżającej, która ma właśnie takie wytłoczenie jak na Halloween. Rewelacyjna, bardzo, bardzo gorąco Wam polecam, jeżeli potrzebujecie nawilżenia i macie dostęp do Action. No i maska, którą zupełnie przypadkowo kupiłam, ostatni produkt do twarzy. Była to maska z Peggy Sash, maska rozświetlająca. Zaraz czekajcie, poczekam. Poszukam. Maska rozświetlająca, przywracająca blask. Maska z włóknami. Zawiera silnie skoncentrowane składniki aktywne i optymalizuje ich transport przez naskórek. Powiem Wam, że ta maska się rewelacyjnie sprawdziła. To były 23 ml, więc ona była naprawdę mocno nasączona. Fantastycznie docierała czy dolegała do skóry, była idealnie wycięta, nie była tania, ale było warto ją zakupić. Tam, gdzie ją zakupowałam, jest dużo różnych jeszcze masek z Peggy Sash, więc na pewno się skuszę. Teraz przejdziemy do włosów. Joanny zużyłam oczywiście szampon Ultra Color System, szampon nadający platynowy odcień. Kolejne opakowanie już mam, więc będzie używane. Lubię, bo jest tani, tam kosztuje, nie wiem, 7 zł, 6 zł, zależy gdzie się go dorwie. Jest tani, jest wydajny, jest naprawdę rewelacyjny. A drugi produkt do pielęgnacji włosów jest marki Biokura i to była odżywka z ekstraktem z biomakadami i bio olejkiem awokado. Produkt wegański, jak widzicie, ja rozcięłam. Prezentuje się tak, o, to była pojemność 300 ml i to była odżywka, którą zakupiłam przez przypadek w Aldi już jakiś czas temu. Ona tak leżała i czekała, aż zużyję, czy się w sumie za niego zabiorę. Powiem Wam, że ta odżywka była strasznie gęsta, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno gęsta, ale też bardzo ładnie wygładzała te włosy, więc nie można się poskarżyć. Tak, zabiję się sama swoimi zużytymi produktami. Słuchajcie, i tutaj coś, co dostałam już też, nie wiem, na początku chyba grudnia, od Mariusza, marki Paul Mitchell, Lemon Sage Thickening, i to była odżywka, która miała nadawać objętość. To była odżywka z olejkiem, jak się nazywa ten olejek? Boże, wypadło mi z głowy. Herbaciany, o, z olejkiem herbacianym. Jeżeli chodzi o zapach, czekajcie, to było rzeczywiście czuć i olejek, i taki cytrusowy zapach. Niestety ta odżywka nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego szału. To był po prostu zwykły, poprawny produkt, ale wydaje mi się, że odżywki za niecałe euro z Balei lepiej u mnie działają niż ten produkt. Także z tej samej serii mam jeszcze jeden produkt także do włosów, do właśnie w użytku, i tamten się sprawdza dużo lepiej. No tego bym nie zakupiła po raz kolejny. I słuchajcie, dwa ostatnie produkty także do włosów oczywiście, no bo kategoria włosy. Tutaj zużyłam Smart Touch 12 w jednym treatment z marki Montibello. I co to miało robić? Nourishment, Moisturizer, Repair, Color Protection, Softness, Heat Protection, Shine, Volume and Body, Frizz Control, Resistance to Breaking, miało chronić końcówki i ogółem odmładzać włosy. No nie wiem, jak włosy można odmłodzić, no ale okej. Okay. Pojemność 150 ml, ja to dostałam pół roku temu bodajże na spotkaniu blogerek i vlogerek. I powiem Wam, że z rozwojonych końcówek się nie da skleić, więc dla mnie to jest w ogóle
dziwne, że producent coś takiego pisze. Niemniej jednak sam produkt w sobie był bardzo, bardzo, bardzo wydajny i bardzo fajny. Miał ładny, delikatny zapach. On był o troszeczkę takiej konsystencji mleczka, mleczka w sprayu, natomiast to rozprowadzało się i wchłaniało bardzo ładnie we włosy i sprawiało, że te włosy były takie wygładzone i lekkie. Czy rzeczywiście 12 tych zastosowań tutaj było? Odżywianie na pewno odżywiło, nawilżenie także, odbudowa no nie powiedziałabym, ochrona koloru nie jestem w stanie stwierdzić, delikatność to tak, ochrona termiczna tu także nie jestem w stanie stwierdzić, blask, objętość i gęstość, ok, kontrola fryzury, odporność na złamania, no i sklejanie oczywiście na pewno nie, ale sam sobie był naprawdę dobrym produktem. I ostatni to suchy szampon marki Urban Care Naturals, It's So High. Jest to suchy szampon nadający objętość z kompleksem keratynowym i filtrem UV. I ja już to raz miałam, to jest kolejne opakowanie, on obłędnie pachnie. Naprawdę obłędnie pachnie i rzeczywiście bardzo ładnie te włosy odświeża, wiecie, w takich awaryjnych sytuacjach, unosi to także i co najlepsze, nie przesusza jakoś mega mocno skóry głowy, bo przy nim nie miałam takiego problemu jak na przykład przy kosmetykach z Batiste. Także bardzo chętnie będę do niego dalej wracać, tam są ogółem 3 wersje zapachowe, tamtych innych jeszcze 2 nie wypróbowałam, ale na pewno jeszcze taki moment nadejdzie. Do pokazania kosmetyki do ciała, do pielęgnacji ciała i zacznę tutaj od peelingu, od Fresh and Natural Mokka, cukrowy peeling do ciała i powiem Wam, że to był fajny produkt. Pachniał ładnie, aczkolwiek według mnie mógłby jeszcze lepiej pachnieć, natomiast rewelacyjnie peelingował i tą skórę nawilżał i jakby odżywiał. Był naprawdę bardzo, bardzo wydajny, tu była pojemność, słuchajcie, 250 gram, w ogóle była chyba czekolada z kawą, słuchajcie, w każdym bądź razie, tak, to był peeling cukrowy, przywracał skórze jędrność na pewno, blask i świeżość. Świeżość tak, czy blask nie powiedziałabym. Tak dokładnie, peeling pachnie pobudzająco kawą z nutą gorzkiej czekolady. No, był fajny, na pewno jeszcze wrócę do innych produktów tej marki, ale to dopiero za jakiś czas. Następny produkt, który tutaj mam, to jest Natura Estonica Bio. I to był Body Cream Lemon Verbena. Czyli taki energetyzujący i to był świetny produkt, słuchajcie, to było coś rewelacyjnego, bo to nie miało konsystencji typowego kremu, tylko bardziej takiego musu, słuchajcie, to było coś fantastycznego, opakowanie mi się bardzo podobało, według mnie takie ekskluzywne, pomimo, że to jest tylko zwykły plastik, ale taki mleczny plastik i przez to bardzo ładnie wyglądało na półce. Sam krem rewelacyjnie nawilżał, przepięknie pachniał, nawilżenie utrzymywało się naprawdę calusieńki dzień i do tego nie był drogi, więc bardzo gorąco mogę Wam polecić. Natomiast produkt, z którym niesamowicie się męczyłam, to był krem, który, słuchajcie, dostałam z początkiem zeszłego roku, więc no mniej więcej rok temu, na spotkaniu blogerek i vlogerek w zestawie z peelingiem. Peeling zużyłam już wyczute 100 lat temu, który był rewelacyjny, natomiast tutaj miałam właśnie od marki Dermacol Aroma Ritual harmonizujący body lotion, belgijska czekolada i o ile to przepięknie pachnie, o tyle ten produkt, on mi się nie chciał wchłaniać w skórę. Za żadne skarby świata. Ja masowałam, 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 a on się tylko przesuwał z prawo na lewo, z lewo na prawo. Męczyłam się, więc akurat nie, jeżeli o ten chodzi, to no nie polecę Wam. Zużyłam także, słuchajcie, 2 produkty do mycia ciała. I pierwszy, marka Rituals Shower Flower i to było The Ritual of Holly.
White Lily and Peach Blossom. Pojemność 200 ml. Jak wydajny był ten produkt, to wy nie macie zielonego pojęcia. Co w nim było takiego innego niż od tych wszystkich pianek, to fakt, że tutaj się naciskało w dół i wydobywała się na górze piana, która wyglądała jak taki kwiat, dlatego że, nie wiem czy zobaczycie, o, widzicie? Z tych otworków właśnie wydobywała się piana, która wyglądała jak kwiat. Zapach był taki, nie przeszkadzał mi, ale szału też nie zrobił, więc do tej wersji bym nie wróciła, aczkolwiek jeżeli o to chodzi, fajny gadżet, może niekoniecznie pod prysznic, bo to było zwłaszcza pod koniec denerwujące, ale wydobywała się przepiękna, gęsta piana, więc no, ja lubię kosmetyki tej marki, wiecie o tym doskonale. I drugi produkt, który też tak mi się, słuchajcie, spodobał, że pominęłam fakt, że większość żeli pod prysznic z Isany przesusza mi skórę i po niego sięgnęłam. I to jest aktualna, limitowana edycja kawa i wanilia. Tak prezentuje się opakowanie i zapach. O Boże, jak to pachnie. Ja nie lubię kawy, to muszę wam przyznać. Ja nie lubię kawy, ale bardzo lubię zapach. Kawa z wanilią to jest ten szyt. Naprawdę, pachnie obłędnie. Także jeżeli w Polsce są dostępne, bardzo gorąco polecam. Z Baleis użyłam syrop do kąpieli o zapachu karmelu. 250 ml, tu na dole to co widzicie to jest woda. Produkt wegański dodawałam do robienia piany. Niby mała buteleczka, ale produkt był bardzo wydajny, więc ja go miałam przez kilka miesięcy. Zużyłam, czy bym wróciła? Nie. O, nie był zły, ale po prostu bym nie wróciła, bo nie zrobił szału na mnie. Ale produkt, który zrobił szał na mnie, to było Sanctuary Spa i to był taki nawilżający spray w pojemności 50 ml, który przepięknie pachniał. No to był naprawdę przepiękny zapach i rewelacyjnie nawilżał skórę. Ja zaraz po kąpieli, ponieważ to był olejek, ja zaraz po kąpieli pryskałam sobie całe ciało, wmasowywałam i nadmiar ściągałam ręcznikiem, tak delikatnie osuszałam. Pachniałam cały czas tym. Calusieńki dzień. Także coś rewelacyjnego. I dwa ostatnie produkty z tej kategorii. To są, można powiedzieć, kule do kąpieli. A w sumie kula była tylko jedna z Balei. I to była kula taka kokosowa. Ja wam pokazywałam ją w zakupach. Kula wegańska, która poza tym, że się rozpuszczała i zafarbowała wodę na taki brudny, szary kolor i to wyglądało jakbym pracowała w kopalni i taka umorusana walnęła się do wanny. Nic specjalnego, więc nie polecam. To, co mi się bardzo podobało, to jest Walc Zim, czyli Walc 7 i to była taka tabletka, którą wrzuca się pod prysznic, bo to nie jest do kąpieli w wannie, tylko do prysznica. Łamiecie sobie na pół, połówkę wrzucacie do, normalnie na spód brodzika, czy tam wanny, jak bierzecie prysznic. I to ulatnia zapach i przy tym się możecie zrelaksować. Wiecie, to nie jest produkt, który potrzebny jest, bez którego nie można żyć, ale takie umilenie prysznica. I powiem wam, że to było o zapachu limonki i mięty. I bardzo fajne, takie energetyzujące, takie odświeżające. Jedna z was mi napisała pod filmikiem z zakupami, że jej się ten produkt nie rozpuszczał. Wiecie jak ja to robię? Tam do tego spływu, gdzie woda właśnie spływa, wrzucam tą połówkę i im więcej wody tam się dostaje, tym bardziej to pachnie. W ten sposób zużyłam i w ten sposób mi się to rzeczywiście rozpuściło, także... Mam jeszcze inny zapach, chyba mango i od czasu do czasu będę, wiecie, tak just for fun do tego wracać. Zbliżyliśmy się do końca, do ostatniej takiej kategorii, gdzie mam chyba 4 produkty, które nie wiedziałam, gdzie mam wsadzić, czy tam 5. A więc już wam pokazuję. Z Bath & Body Works po raz kolejny zużyłam mydełko Vanilla Bean Noel, czyli mój ulubiony zapach. Mam jeszcze jedno w zapasie, ale już je zostawię. Bo już po kilku opakowaniach się zmęczyłam tym zapachem. To było akurat opakowanie z mydłem w piance.
rewelacyjnie myło dłonie, pachniało rewelacyjnie, co tu dużo mówić, mój ulubiony zapach. Kolejne mydełko Opla, które zużyłam, to było takie mydełko z Bułgarii, które ja gdzieś kiedyś dostałam do jakiegoś, nie wiem, zamówienia czy czegokolwiek, nie wiem. W każdym bądź razie Bulgari Aqua Divine. I to było właśnie mydełko o pojemności 50 gram, mydełko perfumowane, którym umyłam pędzle i pędzle mi bardzo ładnie pachniały. Dokładnie tak. Dalej chusteczki zwilżone z Ebelin, chusteczki, które bardzo lubię, odkąd je pierwszy raz użyłam, zakochałam się w nich, bo są mega, mega duże, ładnie nawilżone, pięknie ścierają, czy to słocze z dłoni, czy pierwszą warstwę make-upu z twarzy, także no tu skończone, teraz mam inne, ale jak tamte się skończą, to do tych wrócę. Zużyłam także pastę do zębów z Himalai, Sensi Relief, i to była pasta Rapid and Lasting Relief from Sensitivity, 100% vegetarian, free from parabens. Tak się prezentuje ta pasta. Powiem Wam, że ta pasta jest rewelacyjna. Ja nie miałam w ogóle żadnych problemów z zębami ani z dziąsłami w tym czasie. Jak tylko ją odstawiłam, zaczęły się znowu niestety problemy, zwłaszcza aktualnie mam na dole tutaj z dziąsłem problem straszny. Mam kolejne dwie i na pewno pójdą niedługo do użytku. I bardzo gorąco mogę Wam polecić, jeżeli macie wrażliwe zęby i wrażliwe dziąsła. I ostatni produkt tutaj, który zużyłam, to jest, czy w sumie to był zapach perfumy z Polis. Jak się nazywały, to Wam nie powiem, bo tutaj nie ma podane, ale w każdym bądź razie pojemność była 40 ml. Perfumy, które są słodkie, intensywne, dość długo, przynajmniej na mnie utrzymujące się, taka czaszka.